utworów. A jak tam u was wygląda proces kompozycyjny? Ktoś przynosi riff, czy jak tworzycie piosenki? No, przy obydwu płytach było zupełnie niepodobnie, bo przy pierwszej płycie, to może pomienimy tą pierwszą płytę, ale przy tej drugiej częściowo były to pomysły, które zostały z pierwszej. Po prostu zostały wzięte na warsztat, przearanżowane, gdzieś wkomponowane w inne rzeczy, albo do nich podokładaliśmy, zostały obudowane. I tak naprawdę utwory powstawały zdalnie. Mało co stworzyliśmy na próbie jako cały utwór. Jedynie co komponowali, po prostu były składane, nagrywane gitary, tworzone wzory perkusji do tego i składany numer aranżacyjnie jako wzór. Każdy słuchał po fragmencie, bo te utwory powstawały z czasem. Utwór potrafił powstawać 2-3 miesiące, zanim był skończony. Każdy osłuchiwał, każdy stwierdzał, czy mu pasuje, dodawał swoje uwagi. Coś tam na próbach sprawdziliśmy, jakby to brzmiało, czy w tą stronę iść, bo nie zawsze to się da na odległość dogadać. No i ostatecznie powstała dymówka i tak jak powstała dymówka, to po prostu nagraliśmy już kawałki w studiu.